Nie, Francuz, ty idioto, znaczy będzie stackwipe, ale po co? Mamy rok 1571, ja tutaj troszeczkę pograłem bez was, podbiłem dalsze terytoria w Królestwie Bożym we Włoszech, umocniłem pozycje wejściowe do nas. Jak widzicie, wszędzie takie forty czwórkowe plus ramparty stawiam w tych najważniejszych prowincjach, tak, poświęcając dobre trade goodsy nawet w tym regionie. No ale będzie nam to potrzebne. Zarabiamy naprawdę wyjebiście dużo, 153 golda. No dobra, może nie aż tak wyjebiście dużo. Już jak mówię, na poprzedniej grze testowej miałem w tym momencie już ponad 250 golda przy pobustowanych prowincjach. Ale ruszamy z bojem. Praktycznie wszędzie, gdzie mogłem, już pobudowałem workshopy. Praktycznie wszędzie, gdzie mogłem, pobudowałem wartę tego manufaktury. No ale jeszcze nie wszędzie. Trzeba będzie podedowować te prowincje. No ale musimy to robić punktami dyplomatycznymi. Innymi się za bardzo nie opłaca. Dyplomatyczne plus manpower. Te dwa są najważniejsze, ponieważ. No, właściwie to militarne, nie manpower. Bo teraz tak, militarne, jak już przed chwilą powiedziałem, będą dawały wam manpower, a punkty dyplomatyczne będą zwiększały produkcję w danej prowincji. No i najlepiej dlatego robić to w ten sposób. Dlatego fokus w najbliższym czasie będę utrzymywał właśnie na tych punktach dyplomatycznych, chociaż nie mam szczęścia do papieży. Cały czas mają tutaj jedynki, a doradca jest piątkowy. I naprawdę mało za to płacimy. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Pierwszą wojnę wypowiadam Mamelukowi. Co prawda o Cypr, ale mam tutaj troszeczkę inny plan ukryty. Chcę zdobyć odpowiednie terytorium do utworzenia się Królestwa Jeruzalem. W teorii na konsoli, jak sprawdzałem, najci powinni być w stanie właśnie je utworzyć. Jeżeli tego nie zrobi bot, to postanowię, to uwolnię po prostu ich z wasalstwa, ale utrzymam na nich po prostu sojusz, gwarancję niepodległości i następnie ich jakoś wchłonę. Bóg chce mieć po prostu markę Jeruzalem w tym miejscu i będziemy Królestwo Boże odtwarzali tutaj. Albo tutaj, albo wszędzie. Udało mi się właśnie zdobyć w tym momencie 7 okrętów ciężkich od Mameluka plus ileś tam dodatkowych, łącznie 18. Więc też od razu je upgrade'uję. Ej, nie myślę, że on od razu tu zdesantował 24 tysiące wojska. No trudno. Jak tylko ta flota mi się upgrade'uje, będziemy dalsze walki na morzach toczyli. No a na lądzie są dwie technologie za mną, więc raczej nie powinni mieć szans. Boże, co ja widzę. Mameluk właśnie zdesantował 44 tysiące wojska na Rodos. Całą armię tu przeniósł bot. Dzięki! Powiem szczerze, chciałem wam pokazać całą tą wojnę, ale w momencie, kiedy właśnie Mameluk dał tutaj swoje 80% wojska, stwierdziłem, że pokażę wam po prostu jego wynik w planach spokoju. Mam ciekawsze wojny i to mam nadzieję, że wam już pokażę w całości. Od Mameluka w pierwszej wojnie bierzemy tylko i wyłącznie te prowincje, których potrzebuję. Wygląda też na to, że jak nasz tutaj wasal jest pod okupacją, to nie mogłem mu przekazać żadnych prowincji, co było dość dziwaczne ogólnie, więc przekazałem im ręcznie. No i teraz w sumie on musi to pokorować i w teorii za chwilę będzie robił sobie tutaj Jeruzalem i wtedy może od nich zabiorę Cypr tak naprawdę. Nie wiem jak wy uważacie, ale ja uważam, że 10% Kraulanców na ten moment rozgrywki, żeby dostać prawie 3000 golda, to jest całkiem niezły deal. Tym bardziej, że jeszcze przez ile? Prawie 50 lat nie będę potrzebował mieć kraulanców więcej niż te 70%, bo wtedy dostajecie bonusy do maksymalnego absolutyzmu, więc spokojnie możemy mieć jeszcze sporo czasu na podbicie kraulanców z powrotem, a my w tym czasie mamy 10 tysięcy golda, którego za bardzo nie mam na co wydać w tym momencie, ale to też spokojnie za jakiś czas będę miał na co wydawać te pieniądze, więc warto jest je zbierać. Lucca to jedna z tych prowincji, gdzie brakowało mi tutaj manufaktury. Więc też to jest dobry moment, żeby sobie to przepatrzeć, gdzie jeszcze ich nie mam postawionych. No niestety to jest taka chałupnicza, normalna robota, no ale nie unikniemy tego w żaden sposób, trzeba to robić. Zresztą tak mi się robi to najwygodniej, że patrzę sobie, gdzie jeszcze mogę dostawić, sprawdzam jaki tam jest trade goods. No, w krowach to ja wstawiać tego nie będę. Tutaj w zasadzie tą baterię obrony wybrzeża. To jest fajne do PvP, przeciwko botom się to za bardzo nie spisuje. O, ale tak, budować mogę jak najbardziej. Dobra, w Genui jeszcze nie postawię, bo nie mamy 16 poziomu administracyjnej technologii. Tu mi się to nie opłaca, więc chyba wszystko zrobiłem. Skromny datek dla Francji, żeby nam dołączyła do wojny, bo planuje zaatakować Tunis, wciągając też w to Osmana. Przyda nam się to bardzo.
Więc zaraz zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie ta wojna. Z Osmana chętnie bym wypuścił Bizancjum, póki jeszcze mogę. Ale to zobaczymy, czy nam się uda, bo też w sumie dziś muszę to Jeruzalem karmić. Tak myślałem, żeby to terytorium Anatolii, Bałkan dać Jeruzalem. Chyba, że Mameluka im dam. Tylko w tej co ja wezmę dla siebie. No i możemy zaatakować. Do wojny wzywamy Francję, Czechy. I osobno byłby Osman. I czekajmy. Akunul, Tunis, nie, dobra. Osmana nie chcemy, bo Akunul może być upierdliwym przeciwnikiem, więc na ten moment nie chcemy, żeby dołączało osobno, ale Tunis możemy zaatakować. Wzywamy naszych sojuszników. Naszym wargolem jest zdobycie Tunisu właśnie. I mamy krucjatę na Tunis właśnie rozpoczętą. Tutaj się trochę boję tej armady osmańskiej. Nie rozumiem za bardzo jeszcze, jak teraz bitwy przebiegają, no ale wbijmy się, mamy wszystko ulepszone, mam jakiś tam admirałów i chyba Osman przed nami ucieka. Mamy tak, 9 okrętów ciężkich przeciwko 10 oraz 67 gale przeciwko 6. Rozpiętość bojowa to 33, 39 morali. I szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, co teraz decyduje o tym, kto wygra daną bitwę. Nie, naprawdę nie wiem. Jak my to potopiliśmy? Swoją drogą, jeżeli was interesuje, jak herezja się ma, to ma się kiepsko, niestety. Statystyki 105, 105, ale mamy dużo więcej morali, wyjebiście. To powinniśmy teraz sobie spokojnie tutaj poradzić z wojskami osmańskimi. Dobra, na technologię muszę zbierać punkty, bo to jest 15, więc jeżeli Osman ją zdobędzie wcześniej, to będzie po nas. I przechwytujemy flotę transportową. Nie jest to potrzebne, ale zawsze coś. O, uciekli. No, jak widzicie coś takiego, to znaczy, że trzeba przeładować grę. No i od razu się ruszyli. Wiedzieliście. Tutaj poczekam, aż zatopią flotę francuską, bo będą wtedy łatwiejszym celem. Nie ukrywam. No nie! Chyba, że schowałem się do portu. Z okrętami francuskimi. A, nie pokazałem, chyba że wziąłem administracyjne jako kolejne ID. Co prawda planowałem wziąć dyplomatyczne i najbardziej by nam się przytrafiły, przydarzyły. No ale musimy niestety też pobudzać troszeczkę tutaj tych prowincji, więc bierzemy administracyjne, które i tak są super, bo zwiększają nam już governing capacity plus 25% i naprawdę mocne jest ich połączenie z influence ideas. Dyplomatyczne też weźmiemy, tylko że właśnie nie wiem, czy będą kolejne. Militarne. Muszę się zastanowić, czy chcę jakieś militarne brać, kurde. Tymczasem nasze wojska już podchodzą pod Konstantynopol. Nie wiem gdzie... A, i tu poszli. To ja muszę się cofnąć czymś. Gdzie jest moja czwarta armia? A, w Jeruzalem. Francja widzę, że leci tędy na piechotę do Tunisu. Okej. Okay. Palić Konstantynopol do gołej ziemi! Piękny stack wipe. Nie poddamy się! O Boże, dobra, to była głupia bitwa, trzeba było się wycofać. Ale i tak był takie nadwyżki manpowera, że... Spokojnie. No i pięknie, potopiliśmy znowu flotę osmańską. Kończmy dzieła zniszczenia. A, totalnie załamaliśmy ich morale.
Oj, wyjebiście. Ottoman flagship zatopiony. I stracili okręt dowodzenia. Prawie całą flotę, ale wykończmy ją. No i wyjebiście. Problem z głową. Teraz tylko trzeba ją ulepszyć. Jaki mamy... fucking shit. No i trzeba będzie coś trochę tych okrętów skasować. Nie ukrywam. Szkoda, że się nie da tych przestarzałych typów po prostu tak wywalić z armii. War galery? Kurde, jakie są teraz aktualne? A nie, da się chyba to, żeby odłączyć nieulepszone okręty. No więc 30 po prostu leci do kosza w tym momencie. Bo i tak mam taki overforce limit floty, że tego nie potrzebuję. Dobrze wiedzieć, że jest taki guzik. Dobra, od Osmana bierzemy tutaj cały ten obszar plus pieniążki i w zasadzie na ten moment mi to wystarczy. Natomiast od Tunisu biorę tylko i wyłącznie ten obszar na ten moment. Później weźmiemy oczywiście całość. I teraz pewna nowość, czyli dodawanie obszarów Trade Company. W zasadzie możecie to robić teraz wszędzie, poza waszym głównym kontynentem, przy czym Europa dzieli się na zachód, wschód. Jest to jeszcze czasem zbugowane i zdarzało mi się, że na przykład mogłem Polską robić w Europie Wschodniej Trade Company obecnie, ale wiem, że to ma być spatchowane i poprawione, żeby się nie dało tego robić. Więc zapamiętajcie, że ogólnie możecie robić teraz Trade Company poza kontynentem, na którym macie swoją stolicę. Praktycznie wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. I Trade Company są opłacalne z paru powodów. Po pierwsze religia, tak? Tutaj religia w Trade Company no nie odgrywa żadnej roli, nie liczy się do waszego tutaj, jak to się nazywa? Poparcia, coś takiego, nieważne. W żaden sposób. Tolerancji. Właściwie jedności religijnej. Nie możecie też nawracać tych prowincji, więc w sumie trochę zrąbałem, tak odepnę. To 86, 5 lat, trudno. Nawrócimy sobie, będę miał tu niezły burdel, ale ja najpierw chcę te prowincje sunnickie ponawracać mimo wszystko. O, to też ponawracamy, zanim ja to wszystko koruję. Ups. Więc tak, zresztą i tak to musimy jeden raz okorować, więc spokojnie robimy to. I ponawracam i dopiero wtedy będę dodał Trade Company. Myślę, że ten sposób będzie całkiem lepszy. Trade Company, pamiętajcie, że obecnie to są wyjebiste maszynki do robienia pieniędzy, tak jak to było wcześniej. Tą różnicą, że praktycznie nie wpływają na waszą armię. Wasza armia nie istnieje, jeżeli nie powiększa się praktycznie w ogóle z obszarów Trade Company, a wcześniej mimo wszystko całkiem ładnie rosła. Obecnie jest to na poziomie 0. Nie rośnie w ogóle. Dobra, kolejnym krajem, który zaatakuje, będzie Hiszpania. O, tutaj te prowincje do wypuszczenia Aragonu. Ale to może czekajcie, przewiozę najpierw swoje tutaj wojska. Atakujemy Hiszpanię i powiem wam szczerze, że to jest chyba jedyny moment, kiedy wprowadzę wojnę o ekskomunikację. I ciekawe, wszystkie te trzy prowincje traktuję jako graniczne ze mną. Ekskomunikację, w ogóle nie ma takiego słowa, ekskomunikę, kurde debilu. Flota, o Boże, 31 heavy? Gdzie on to ma? Oby nie tutaj, bo będzie kiepsko. Nie chce mi się handlowej floty chować. Wolałbym, żeby ona pływała cały czas. No, taki bez żadnych bonusów to jest bardzo drogi. Bardzo. Normalnie bym płacił za niego tylko kilka golda. No, Hiszpania nie ma aż tak dobrego wojska, jak myślałem. Mimo to Francja przegrywa. W sumie tutaj potrzebuję tylko tej jednej prowincji, żeby Aragonię wypuścić, więc nic więcej od nich nie będę brał tak naprawdę. Zobaczmy tą bitwę, no straty ponoszę, zobaczcie jak tu mi topią. Heavy robią naprawdę niezłą robotę, ale na czym... Chciałbym wiedzieć, na czym te bitwy polegają tutaj. No i nie utworzył tego Jeruzalem, a powinien móc. Tam nawet nie ma w wymogach tego, że musi być pokój. Portugalię wyjmijmy z tej wojny. O kurde, no co ten Francuz tak przegrywa? Boże, jaki kiepscy dowódcy.
Manufaktura w Urbino. Tylko, że tutaj bym chciał mieć to. A to dla mnie wymusza zbudowanie granitów. Trudno. No teraz niestety pamiętajcie, że możecie stawiać albo... że manufaktura teraz może mieć kilka postaci. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, czy nie. Ale na przykład w tej prowincji jak z granicami fajnie jest stawiać to. Mamy zdublowany manpower. 1500 manpowera, jeżeli tam mamy livestock, wine, grain or fish. To jest naprawdę mocny budynek do waszego manpowera. Dobra, dadzą mi to wszystko, więc przejdźmy na terytoria Hiszpanii. I kończmy tą wojnę. No i kończymy wojnę z Hiszpanią, takim peace dealem. Jak najbardziej mnie zadowala. Odzyskaliśmy te terytoria i chyba powinniśmy mieć gdzieś tutaj misję. O, nawet to zapomniałem o tych misjach na kolejne claimy. Co prawda to jest głupie, bo dostajemy dosłownie claimy na te same prowincje, które mamy z Królestwa Bożego, a wcale nie dostajemy wcześniej tego. Tak czy siak. Prędzej już zrobicie Królestwo Boże i przeprowadzicie te wszystkie misje. To jest strasznie głupie, nie podoba mi się to, jak to zaprojektowali. No i wypuściliśmy tutaj naszą teokrację Aragonu. Niech sobie to będzie. Szkoda, że te wyspy też im przekazałem, no ale zapomniałem, że tak będzie. Plus mamy claimy jeszcze na to wszystko, więc kolejna wojna da nam bardzo mało agresywnej ekspansji, co jest dużym propsem. No, prowincje właściwe im przekazałem. Wrestling the King of Jerusalem. Możliwe, że bot po prostu tego nie koruje, ale to tempe. Nie wiem, no wszystko się dzieje to, co powinno być do tego, żeby tutaj powstało nam Królestwo Jerozolimy. Nie wiem, czemu bot tego nie robi. Jest to jednak okorowane, jest tutaj state, tak jak zresztą tutaj widać. Nie jest to kompania handlowa. Nie wiem, czemu bot tego nie robi, nie wiem. Wyzwolę wasalizację, trudno, może wtedy się to utworzy. No i okej, tworzymy tunezyjską kompanię handlową i teraz możemy tutaj ulepszać wszystkie rzeczy. I w sumie fajnego tipa mi sprzedał Fredio, że warto jest przynajmniej w jednym takim trade nodzie mieć tutaj, o zobaczcie, trade value modifier plus 10%. To jest mega mocny budynek, bo w każdym trade nodzie, przez który będzie wam przechodziło, a po prostu wasz handel będziecie przesyłali, on rośnie o kolejne 10%. To jest super mocne, moim zdaniem. Więc warto ten budynek budować w każdym jednym trade nodzie, bo tak tylko niestety teraz te limity są, że możemy to zrobić tylko jeden z tych budynków za 1000 golda w każdym obszarze kompanii handlowej. Szkoda, szkoda. No ale coś za coś. Jest to dość potężny modyfikator, a potem to już tak wiecie, standardowo jedno kliknięcie i sobie to malujemy. Local Trade, Power Production, Efficiency i w sumie tego nie patrzyłem, tych budynków. Jak to wygląda z manufakturami? Opłaca się wtedy tutaj to budować? A, tylko pewnie nie ma tu żadnych dobrych trade goodsów? Nie, no jest. To o co chodzi? Czemu tak mało? A, bo jak odpinałem, to przecież mam ten modyfikator jeszcze przez rok. Zapomniałem. Dobra, wypuściłem arcybiskupstwo Bizancjum. Niech tutaj sobie będzie. I będziemy odbijali im te terytoria. Knajci są zjadalni przez Mameluka, ale chyba Francja była defenderem wiary, więc tak czy siak ich obroni, a ja sam ich zwasalizuję już za chwil parę, jednak mimo wszystko. What the fuck? A co to jest? Czekajcie, czyżby teraz dopiero najci jakąś misję wykonali? Wojska na pozycji, a ja teraz lecę taką szybką wojnę z Osmanem, przynajmniej mam nadzieję, o Reconquest Cassius Belli na Atenę. I wzywam do tego Czechy, potem jeszcze jak się uda to Francję wezwę. Chociaż liczę na to, że nie będzie potrzebna, bo chcę, żeby tutaj obroniła Knightów przed zjedzeniem. Ale zobaczymy, jak nam się to uda. Tunis leci od razu na White Peace'a, bo będziemy chcieli ich atakować za 5 lat. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, czemu oni nie mogą tutaj stworzyć Jerozolimy. Powinien bot stworzyć, tak jak wam pokazywałem, nie tworzy i nie mam zielonego pojęcia czemu. Chyba właśnie skończyłem tą wojnę, udało mi się zamknąć tutaj całą armię osmańską na tych wysepkach. Fajnie, fajnie. Bot jest rzeczywiście mądrzejszy teraz. Nie, Francuz, ty idioto, znaczy będzie stack wipe, ale po co? Bam, stack wipe. No i wreszcie mogę manufaktury na papierze stawiać i szkle. Jest! No i taki peace deal mi tutaj wystarczy. Wszystko na Reconquestie, wszystkie prowincje odbite, plus Konstantynopol i Koaceli, jakkolwiek się to nazywa. W zupełności mi to wystarczy. Łatwa wojna była. No i oczywiście Konstantynopol, zwróćmy Bizancjum. Tak, Bizancjum spokojnie może być naszą marchią. Na tym mi zależy i w sumie, skoro się nie tworzy Jeruzalem, no to odbijmy je dla nas, nie?
No ale zyskujemy tutaj knightów. Trudno. Przejdźmy w sumie ich misję. Czy się zrobiło, czy nie? No mieli tu... Ej, coś się zmieniło. Coś się tu zmieniło, tę misję. Nie, sorry, chyba nie. It's not a subject nation. Total Navy size. Nie wiem, może to musieliby zrobić, żeby to przeszło dalej. Jest Jeruzalem. Ale nie no, nie no, nie no, nie jest to potrzebne, no kurde. No nic to, tak wyglądamy w 1600 roku i za chwilę zaczynamy naszą zabawę. 166 golda income'u, nie jest to za dużo, w sumie na poprzednim ranie znacznie mi lepiej poszło. Możemy mieć 163 tysiące wojska oraz jesteśmy drugim great powerem na świecie, a za chwilę będziemy się bili z pierwszym, ale to następnym razem. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!